Witam wszystkich bardzo serdecznie na tej wyjątkowej lekcji historii. A szczególnie wyjątkowo witam naszego gościa, pana Bohdana Aksamita, który w czasie II wojny światowej walczył w szeregach batalionów chłopskich na terenie gminy Piekoszów. I jest dzisiaj tutaj z nami, żeby opowiedzieć nam kilka słów o tych czasach, jak również przekazać sztandar Związku Kombatantów Polskich i byłych więźniów politycznych. Powtarzam wam zawsze, że ta historia skarb podręczników rodzi się w wyniku czynów bohaterów codzienności na małych skrawkach ziemi. Czy może nam pan powiedzieć o działalności batalionów chłopskich na terenie gminy Piekoszów? Na terenie Piekoszowa, w ogóle na terenie całego tutaj, na tej miejscowości, zajmowały się przeważnie niszczenia dowodów w gminach, niszczenia znaczy mleczarni, które były oddawane znaczy na kontyngent, był to masło, mleko szło dla Niemców, niszczone to było przez partyzantów. No i w ogóle znaczy było współdziałania znaczy, w ogóle znaczy z partyzantką, które znaczy przechodziły. Miały tu jak Gajnice, to miały całą siedzibę w Gajnicach. Teraz znaczy w ogóle dość całe znaczy, te nasze lasy, ta terenie całego tutaj było znaczy, w tej miejscowości, to były nasze podjęte takie partyzanty. No nie bardzo wesoło wyglądało to znaczy, bo ze względu na to, że Niemcy była żandarmeria, była, która się mieściła w Opusznie. Ona wszystkich znaczy, jakie tylko znaczy, wszystkie przeszkody znaczy, niszczyła i od razu rozstrzeliwali. Jak znaczy, na terenie było Zajączkowa, zginęli ludzie, znaczy wywiezieni zostali do Opuszna i w Opusznie zostali wszyscy, na słońce schodziło, wszystkich rozstrzelali. Taki był przypadek, jak znaczy, jeden wypowiedział się, znaczy, że słońce, ty tylko widzisz i ty możesz nas ratować. A tam nie było żadnej litości. Wszyscy, którzy byli to przywiezieni, wszyscy zginęli. Jak wspomina pan dzień wyzwolenia? No, dzień wyzwolenia to dobrze wspominam, bo znaczy dzień wyzwolenia to była cała radość była znaczy ludzi, że odzyskali wolność. Ja może jako ksiądz zapytam, czy pamięta pan może jakiś księży, którzy jakoś tak, nie wiem, zaangażowali się, czy pomagali przy jakichś postawach z tamtych czasów księży? W zasadzie to księża się nie bardzo tam znaczy, włączali, znaczy, no, to tylko znaczy, był takie, znaczy, przeważnie bo u księży to było całe schowanie, znaczy, przeważnie, bo to znaczy nie było te, żandarmeria się tak nie zajmowała do księżami. No to taka była tam łączność pomiędzy księdzami, to znaczy by utrzymywała partyzantkę. To takie były wspomagania znaczy księży, znaczy to bardzo częste było to. Księża przetrzymywali partyzantów, tak? Tak, księża przetrzymywali partyzantów. Przeważnie u księża wachowana broń, całe mienie znaczy skrycie, to było znaczy oparcie całego księży było. A ile klas wtedy było w szkołach? Klasy były w Zajączkowie, bo do klasy była tylko w Zajączkowie, bo szkoła mieściła się klasa do czwartej. Do czwartej, tak? Tylko do czwartej. Włącznie, ale czwarta znaczy to była tak, jak się czwartą kończyło, to się kończyło czwartą i piątą. A później jak się kończyło piątą, to i szkoła, to już nie było, znaczy siódmy to tak się tam mało to kończył. Proszę bardzo. Ile było wszystkich partyzantów? O, partyzantów, no to partyzantów znaczy na... W ogóle znaczy po wyzwoleniu, które było zarejestrowane u nas na terenie, to było 460 partyzantów, znaczy było tych, którzy znaczy, brali udział znaczy, na terenie Piekoszowa, tej całej miejscowości. A dzisiaj zostało nas tylko 14. Z 414. I dlatego pan przyszedł dzisiaj do nas, żeby nam przekazać sztandar. Prosimy o przekazanie sztandaru. Pozwolicie, że w imieniu pana przeczytam, ponieważ pan nie wziął okularów, więc szanowni goście, drodzy uczniowie, mam ogromną przyjemność i zaszczyt przekazania wam sztandaru Związku Kombatantów Polskich i byłych więźniów politycznych. Nasza organizacja w trudnych czasach okupacji przelewała krew i walczyła o wolną ojczyznę na ziemi kieleckiej. Wielu partyzantów oddało swoje życie za wolną Polskę. Sztandar, który wam przekazuję, ma ogromne znaczenie historyczne. Jest symbolem walki partyzanckiej Polaków z okupantem. Ten sztandar to żywa historia o tych, którzy polegli,
oraz walczyli za ojczyznę. Jestem przekonany, że sztandar trafił w dobre ręce. Będziecie go szanować, dbać o niego oraz przekazywać prawdę historyczną o tamtych czasach. A ja, korzystając z tej okazji, w imieniu dyrekcji, w imieniu wszystkich nauczycieli naszego zespołu, w imieniu wszystkich uczniów, tu mamy tylko ich przedstawicieli, chciałam panu bardzo serdecznie podziękować za wspaniały, wspaniały gest. Tym bardziej, że takie inicjatywy należy pielęgnować, tak, należy pielęgnować, bo dzięki takim ludziom jak pan Aksamit możemy pamiętać o tych wydarzeniach, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu, ale które mają bezpośrednio teraz wpływ na nasze życie, bo żyjemy w wolnej Polsce. Pan Aksamit bardzo chciał, żeby ten sztandar znalazł się w naszej szkole. W związku z tym, tym bardziej czujemy się wyróżnieni, że możemy dzisiaj z jego rąk go odebrać. Dziękuję panu w imieniu całej społeczności szkolnej. My chcieliśmy w imieniu całej szkoły podziękować za ten dar, który jest symbolem bohaterstwa naszych dziadków. Swoim młodszym kolegom oraz wszystkim, którzy będą naszą szkołę odwiedzali, będziecie pokazywali i pamiętali od kogo już został przekazany. Bardzo, bardzo panu dziękuję.